Ja też chcę się z wami podzielić świadectwem działania łaski. Zdecydowałam się ostatnio na rozpoczęcie pracy w Żabce Już. Generalnie stwierdziłam wczoraj, że albo była to Boża ingerencja, albo mózg mi na chwilę przestał działać, bo zapomniałam, że nie mam orientacji w terenie i się w ogóle do takiej pracy nie nadaję. Dobrze. Generalnie po każdej kolejnej zmianie jestem coraz bliższa stwierdzenia, że jednak była to Boża ingerencja. Pierwszy dzień. Przychodzę do pracy. Zdecydowałam, że chcę w tej Żabce Już jeździć na skuterze. Oni mają tam takie skutery, że się po prostu przychodzi, można sobie tym jeździć. No wszystko pięknie, tylko jakby wiecie, nie? Na skuterze siedziałam raz w życiu, jadąc tam kawałek po uliczce, a tu mam w ogóle jeździć. I to jeszcze pierwszą zmianę miałam w ogóle w centrum Warszawy, gdzie musiałam w ogóle po tych ulicach wszystkich jeździć. Wiecie, trzypasmowych, nie? Ale mówię, dobra. Jeszcze Artur w ogóle mówił w niedzielę przed tą moją pierwszą zmianą, że jak ktoś znajduje cały czas monety, to właśnie Bóg posyła aniołów, że to jest taki znak. No i ja jakby wiedziałam, że znajduję ostatnio cały czas monetę, ale tak jakby wiecie, trochę lekko do tego podeszłam. Ale co, poniedziałek rano znowu znajduję monetę. Mówię, dobra, w razie czego mnie ochronią. I w ogóle przychodzę do pracy. Wyobraźcie sobie, był tam taki pan, lat około 50. Jak tylko weszłam, od razu wiedział w ogóle, że... Znaczy, no nie od razu, tylko jakby wiecie, no jak zamieniliśmy parę zdań, tak? To jakby zrozumiał, że ja w ogóle nic nie wiem i że ja w ogóle nigdy nie jeździłam skuterem. Więc mi wszystko pokazał. Zatrudnił też innych chłopaków. Mówi, tam idźcie, w ogóle pokażcie jej, niech ona się przejedzie w ogóle. I dopiero wtedy wypuścili mnie na miasto. No i dobra, pojechałam. Przez 4,5 godziny rozwiązałam 6 zamówień, ale żyłam. W międzyczasie zahaczyłam też o włoską restaurację, bo mi się rozładował telefon, zapomniałam wziąć powerbanka z bazy, ale nieważne, w ogóle dałam radę. Wczoraj miałam kolejną zmianę, no i na ulicach był lód. I oczywiście co? No co? No jak się jedzie skuterem, to się można przewrócić. Przewróciłam się 3 razy, ale nie stało się nic ani mi, ani skuterowi. W ogóle... Zamówieniu też nie. Ale powiem wam, ta praca mnie tak rozciąga, gdzie w ogóle pierwszy dzień, jak tam poszłam, to miałam takie, Jezu, w ogóle, co się dzieje w moim życiu? Do tej pory, jak szłam do jakiejś pracy, albo byłam od razu najlepsza, albo byłam jedną z najlepszych. Bo po prostu wybierałam pracę, gdzie no one były jakby zgodne z tym, co mi się podobało, tak? A tu nagle trafiam do pracy, gdzie ja w ogóle... No mam wrażenie, że w jakimś kosmosie jestem, nie? Ale daję radę we wszystkim w ogóle, wiem, że mnie Bóg wspiera. I pomimo, że pierwszego dnia jak tam jeździłam, a bo jeszcze pierwszego dnia nie miałam w ogóle, jak są takie, wiecie, no cokolwiek, żeby włożyć telefon po prostu, żeby widzieć trasę, tak? To pierwszego dnia tego nie miałam, bo ja nie wiedziałam, że te ich skutery tego nie mają. Więc co kawałek musiałam się zatrzymywać po prostu, żeby sprawdzać, gdzie ja mam w ogóle pojechać. Na bazę też nie umiałam wrócić bez tego. I coś chciałam do tego nawiązać. No ale już nieważne. A w ogóle z tymi upadkami to też mi przyszło, co się wywróciłam na tych skuterach, to dzisiaj podczas uwielbienia mi taka myśl przyszła, że kurczę, tak się boimy tych upadków, tak się w ogóle boimy tych grzechów i że zgrzeszymy, a to się w ogóle podnosi skuter i jedzie dalej. Amen.